po to, żeby pomagać, to trzeba zobaczyć i trzeba się poczuć solidarnym. Na mojej drodze życia stawali ludzie, którzy mieli konkretne problemy i był to dla mnie i dla moich przyjaciół znak zapytania. Nie ma systemu i nie ma partii politycznej, która by była zainteresowana w tworzeniu przestrzeni dla ludzi, którzy albo się gorzej urodzili, albo im coś w życiu nie wyszło. Zaczęliśmy organizować coś, żeby dać schronienie. W tej chwili jest 7 domów dla ludzi bezdomnych. Kiedy stanęły osoby nie mające pracy na wsi, tu w Świętokrzyskim, zaczęliśmy myśleć, co zrobić, żeby tę pracę dać. Dziś mamy szwalnię, stolarnię, ekipę remontowo-budowlaną, gospodarstwo rolne, przetwórnię owocowo-warzywną. My ich szykujemy na wolny rynek pracy. Kiedy się dowiedziałam o tej nominacji, to myślę, że ludzie, którym się w życiu powiodło, podzielają wartości, którymi my żyjemy. I to jest chyba najważniejsze, że kiedy się osiąga sukces, to trzeba się obejrzeć na tych, którzy ciągną się w ogonie. Nie mogę spokojnie zjeść kolacji, jeśli wiem, że sąsiad obok nie ma co włożyć do garnka. Jest to kwestia zwykłej przyzwoitości.